nie pytamy naszych studentów o przy przyjmowaniu, przy rekrutacji ich poglądy, bo dla nas nie ma to znaczenia. Dla nas cenna jest debata, która jest w tym momencie ograniczana i co widać na przykładzie wielu akademików w Polsce i w Europie, którzy po prostu nie mogą prowadzić określonych badań, albowiem z przyczyn ideologicznych jest to zakazane. Kolegium Intermarium jest uczelnią wolną. Wolną w najlepszym tego słowa znaczeniu. Nawiązujemy tutaj do wzorców średniowiecznych uniwersytetów, gdzie praca dydaktyczna i praca badawcza polegała na debacie. Na uczelni niewątpliwie wyjątkowa jest przestrzeń do dyskusji. Na każdym z wykładów lub ćwiczeń możemy porozmawiać z wykładowcą. To nie jest po prostu nudny wykład. To przestrzeń, w której jesteśmy przede wszystkim otwarci na poszukiwanie prawdy. Nie stawiamy żadnych założeń. Szukamy prawdy, sięgając do największych myślicieli. Stajemy się wszyscy razem uczniami. Wszyscy razem stajemy się studentami. To jest przede wszystkim postawa ciekawości wobec świata.